Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Katarzyny Kuśmierczyk Suknia z wilgotnej mgły. Dlaczego ja? Patrzę na swoje życie i po raz kolejny zastanawiam się dlaczego. Było mi za dobrze? Bo byłam zbyt pewna siebie? A może chciałam zbyt wiele? Bo zawsze doświadczałam wszystkiego rozumem i kpiłam z mrocznych opowieści. Podobno los karze zadufanych, niepokornych i tych, którzy nie potrafią się cieszyć tym, co mają. A ja zawsze miałam wszystkiego za mało. Odkąd pamiętam, ciągle pragnęłam więcej. Wyznaczałam sobie niemożliwe do realizacji cele, a potem w jakiś niepojęty sposób je zdobywałam. Jeden po drugim. Wdrapywałam się na szczyty, żeby po dotarciu na miejsce stwierdzić, że to znowu nie to. Nie wiem kiedy, kiedy sama zaczęłam nazywać tę swoją walkę z syndromem pustych rąk. Bo jak inaczej można nazwać fakt, że masz wszystko, a jednocześnie nic cię nie cieszy i nie czujesz się zaspokojona. To tak jakby nagle stale pić wodę i nigdy nie ugasić pragnienia. To chyba właściwe porównanie. Tak właśnie czułam się przez te wszystkie lata. Ktoś powie, że los w końcu słusznie mnie pokarał. Patrz, zachłanna żona rybaka z bajki o złotej rybce. Ale ja nie miałam rybki spełniającej życzenia. Sama musiałam je sobie spełniać. I spełniałam, twardo stąpając po ziemi dzień po dniu, wyzwanie po wyzwaniu, cel po celu. Zawsze zwyciężałam, nieugięta, niepokonana. W moim życiu wszystko było pozornie idealne. Dlaczego pozornie? Bo z reguły nic nie jest tak, jak nam się wydaje. Mój znajomy kiedyś powiedział, że w wersji ekspresowej sprzedajemy nasze życie przepuszczone przez Photoshopa. Coś w tym jest. Kiedy byłam dzieckiem, nie było powszechnie dostępnych komputerów ani programów upiększających. Ktoś był brzydki, to tak wyglądał na zdjęciu. Czasem tylko litościwy fotograf odrobinę podretuszował fotkę, ale w efekcie końcowym i tak była podobna do pierwowzoru. Niby wszystko było prawdziwe i nic nie dało się podrasować, ale nie nasze życie, bo ono już wtedy było obrabiane, modyfikowane i ulepszane, w zależności od sytuacji i potrzeby chwili. Już wtedy ta eksportowa wersja odbiegała od oryginału. Era Facebooka, Instagrama i innych mediów społecznościowych tylko tę dysproporcję pogłębiła. Nikt już nie wiedział, co jest prawdą, a co fikcją. Ludzie zaczęli wierzyć w to, co widzą na ekranie monitora. Wszechogarniający ekshibicjonizm spowodował wyścig, kto jest fajniejszy, ładniejszy, ma bogatsze życie i więcej kasy. Hipokryzja, demagogia, zakłamanie master level. Tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Rzeczywistość, w której wyrosłam, funkcjonowałam i w której miałam się zestarzeć. I wtedy zawalił się mój cały świat przez jeden głupi SMS. Katarzyna Kuśmierczyk, Suknia z wilgotnej mgły. Polecam i do zobaczenia.